Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Bunker, bo nie wiem w sumie jak to się czyta, Bunker Mod, i dodaje nam możliwość wybudowania sobie takich domów, które nie będą wybuchały, znaczy nie będą rozwalane przez wybuchające creepery, bądź też nawet TNT. Także takie bunkry będzie można sobie porobić, ale ładne, nie jakieś tam po prostu bunkrowe. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Bunker Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Widzimy tu, o właśnie, taki bunkier brzydki można zrobić, a można też normalnie z drewnianych czy tam z kamiennych sobie zrobić też właśnie domek, którego creeper nam nie zburzy. Także tak to wygląda. Można jeszcze safe tam mieć w środku, ukryte drzwi, ukryte guziki. Także jest tutaj czym się pobawić, że tak powiem. Ale nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią. Jesteśmy przeniesieni wtedy na taką stronę. No i tutaj dużego wyboru nie ma, zatem nas interesuje wersja 1.8. Klikamy tu i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję na odprawie Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge'a z końcówką 1245, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1450 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowane. Wchodzimy do, uruchamiamy launcher i czekamy, aż się pojawi strona startowa. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1450. Klikamy play i czekamy dalej. Czekamy, zaraz się pojawi czarny ekran. Hopsia, hopsia, o, już jest. No i zaraz Forge nam tutaj będzie pracować. Jest. Także widzimy, co się dzieje. Coś się instaluje, coś się renderuje, coś się loaduje, coś się inicjalizuje, reloaduje i tak dalej. No i mamy, wchodzimy w moc i szukamy bunker mod. Jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy nasz świat. Wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj widzimy, że mod nam przyniósł różne rzeczy, na przykład armored block, armored stairs, czyli takie już
bardziej. Nie chciałam tak bardzo no, ulepszone takie rzeczy. Armored Glass, trzymam na tym strzałkę, klikam R, no i to się robi w ten sposób, że dostaje się 6 sztuk z 5 szkieł i 4 steel ingotów armoredowanych, a je się robi w ten sposób, że z bloku albo się przepala po prostu steel dust, a steel dust się bierze z rudy żelaza z węglem. Połączona ruda żelaza z węglem daje steel dust. No i to się przepala i się wtedy ma właśnie takie ulepszone rzeczy. Jak widać, są różne rzeczy, można je ulepszać i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj nas interesuje okłód planki, czyli planki, przycisk i steel ingot. Daje nam jeden taki okłód. I to samo ze stonem, i z stone brickami, i z cobblestonem. I cóż tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy drzwi. Drzwi normalnie z tych steel ingotów zrobione. No i tutaj jest bardzo ważna rzecz. Młotek. Tylko takim młotkiem rozbijemy te właśnie domy, drzwi i tak dalej. Także weźmy sobie teraz trochę planków, młotek i drzwi. Tutaj są jeszcze, ale to są schowane, a nie chcemy schowanych, chcemy normalne drzwi. To sobie weźmiemy. No i postawimy sobie szybciutko domek. Bardzo taki. Jak widać. Aha, żeby położyć następną warstwę, to trzeba z shiftem już. O tak. Hej, co z tym jest? Z shiftem. Okej. No domek jest piękny, po prostu ja jestem zdolna niesłychanie. Drzwi. I teraz, żeby wejść, to trzeba kliknąć nie w drzwi, tylko obok. To jest śmieszne, takie dziwne. Przechodzimy. I obok. Drzwi klikamy i przechodzimy. No i to jest właśnie na tyle teraz mocne, że jak wsadzimy tutaj TNT i jeszcze by nam się przydało co? Świeczka czerwona. Czerwona świeczka, nie wiem jak się nazywa, tutaj jest czerwona pochodnia po prostu. Kładziemy TNT, kładziemy świeczkę i uciekamy. I proszę bardzo, wszystko wybuchło, a domek stoi jak stał. Drzwi nam jednak wypadły. Aha, bo drzwi były po prostu oparte na... Czyli trzeba by jeszcze pod drzwiami też zrobić klocek taki wzmocniony, to wtedy nam nie wypadną, ale jak widać nie zepsuły się, tylko nie spaliły i tak dalej, tylko są. Także pod drzwiami też trzeba zrobić klocek ulepszony. Okej, no czyli jak widzicie mod działa, ma tam jeszcze jakieś przyciski, jakieś różne rzeczy, ale to wszystkiego się dowiecie na stronie, którą wam pokazywałam. Zatem ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa, pa!